Urodziłem się w Częstochowie w 1919 roku, ale mieszkaliśmy od razu w Warszawie, na ulicy Krócej. Do liceum poszedłem do Warszawy i liceum skończyłem w Warszawie. Bardzo interesowałem się sprawami ekonomicznymi i zarządzania. Wojny czuło się już wcześniej, dlatego że w 1939 roku my już wiedzieliśmy, że będzie wojna, tylko nie wiadomo kiedy, bo sytuacja była bardzo napięta. Jak wybuchła wojna, została zarządzona mobilizacja. Ja i szef zostaliśmy przeznaczeni do mobilizacji do Brześcia Litewskiego. No i do tego Brześcia Litewskiego pojechaliśmy, ale jak dojechaliśmy do Brześcia Litewskiego, to już mobilizacji nie było. Wobec tego zdecydowaliśmy się wrócić do domu. Nawiązałem kontakt z Warszawą. Postarałem się o zezwolenie na uruchomienie fabryki, ponieważ Polakom nie wolno było mieć samochodów, więc wynająłem od Niemca samochód na cały rok i miałem kontakt z Warszawą, jeździłem do Warszawy. I ponieważ w Warszawie nie było hotelu, nie było restauracji, więc zatrzymywałem się na Żurawiej 15 w takim pensjonacie pani Grabowskiej. I któregoś dnia na kolacji takiej wydanych byłem u państwa Markonich, poznałem bardzo ładną dziewczynę. Bardzo mi się podobała. Zakręciłem się koło niej, no i żeśmy nawiązali bliższe kontakty. Jak przyjeżdżałem do Warszawy, to z nią się spotykałem, brałem ją tam na Żurawią 15. Jesteśmy tutaj przy Żurawie 15, tutaj gdzie mieliśmy ten przykry incydent z gestapo w nocy, w czasie naszego miłego spotkania. Na drugim piętrze był pensjonat pani Grabowskiej i w trakcie moich przyjazdów tutaj spotykałem się z Jereną o północy. Rozległy się głosy niemieckie, kontrola gestapo i w tym momencie Jerena powiedziała, że jest Żydówką i nie ma żadnych dokumentów, więc no byłem tym zburzony, że mi wcześniej tego nie powiedziała, no ale rozjeżdżałem się po pokoju, zobaczyłem, że ta szafa kiepsko przylega do ściany, wziąłem, odsunąłem tą szafę, wsadziłem ją za szafę z ciuchami, szafę dosunąłem, wziąłem dokumenty, wszedłem na korytarz, zamknąłem pokój na klucz, skrzywiłem się z bólu, żeby mi pozwolił iść do toalety i przeczytał papiery, pozwolił, ja poszedłem. Czekałem, aż się sprawa zakończy. Jak przyszedł do mojego pokoju, krzyczy, że do tej kierowniczki, dlaczego pokój zamknięty, otwierać mi ten pokój. Ona mówi, ona nie mogę, to ten pokój to jest tego pana, który jest chory w toalecie. No to on znowu wyciągnął papiery, znowu tam zaczął czytać, ale papiery miałem jako kierownik fabryki. Oddał papiery, poszliśmy. No i stąd zabrałem Irenę tutaj obok i tam miałem kawalerkę na piątym piętrze, tam zamknąłem. A ja pojechałem zrobić jej papiery aryjskie, żeby mogła egzystować. A pan ją kochał? Jeżeli 21-letni człowiek może kochać, to była miłość, no. Sytuacja z Jereną, kiedy ona mu wyjawiła, że jest Żydówką podczas rewizji domu, postawiła go pod murem, ale natychmiast zareagował i wiedział, jak to zrobić. Przynajmniej starał się ratować. Czyli to było nieprzemyślane działanie, a odruch. W gminie powiedzieli, że sprawę rozpatrzą. Powiedziałem, że to sprawa kosztów, nie wchodzi w grę, ile będzie trzeba to zapłacić, tylko żeby były dobre, mocne, porządne papiery. Po trzech dniach przyjechałem, powiedziałem, mówią, jest wszystko bardzo załatwione. Tylko jedną rzecz pan musi akceptować. Papiery będą wydane na pana nazwisko jako pana żona. Jako żonę to pan będzie musiał pilnować, bo będzie pan sam odpowiedzialny. To już była jesień któregoś dnia. Dostaję wieczorem telefon od mojego kolegi i mówi, słuchaj, dostałem wiadomość, że twoja Irena siedzi w gestapo. Od razu pojechałem do Warszawy. Miałem ułatwione, bo mi pomagała Armia Krajowa. Między innymi jeden z kolegów mi ujawnił, że jego ojciec został skierowany do pracy w gestapo. Zadzwoniłem do niego, kazał mi przyjść. No, miałem wskazanie, żebym poszedł na trzecie piętro do pokoju 303. Wszedłem
w pokoju siedział wzłocony gestapowiec i po cywilnemu ten mój rozmówca zabrał mnie do drugiego pokoju, wysłuchał, powiedział, to w takim razie pójdzie sprawdzić do więzienia w podziemiu, czy tutaj są i czy jak jest. Poszedłem, wrócił po godzinie i mówi, słuchaj, sprawa jest skomplikowana, bo to jest aresztowanych 21 osób. I mówi, sprawa jeszcze nie poszła na górę do wydziału, albo wszyscy, albo nikt. Mówi, oni się godzą na anulowanie sprawy i ich zwolnią, ale to kosztuje kilogram złota w wyrobach jubilerskich. Do godziny piątej, bo po piątej muszą już się rozliczyć. Dasz radę? Była 12 godzina. Mówię, muszę uzbierać. No jakoś mi się udało. I o piątej na Kruczej 34 miałam przed bramą czekać. Piąta przyjechała więźniarka. Wyszli, zapytali się, czy gold jest. Mówię, jest. Tych 20 wyleciało i jedna wyszła. Zabrałem ją do znajomych. Zacząłem szukać mieszkania. I po jakimś czasie znalazłem na Emilii Plater 17. Willa wewnątrz jest otoczona murem, więc tutaj przeniosłem Irenę i tutaj oceniłem, że będzie bezpiecznie. I na parterze mieszkali Niemcy, a ja kupiłem piętro i tam ulokowałem Irenę. A ona do siebie ciągnęła jeszcze dwie koleżanki Żydówki i tutaj było ich trzy. Do powstania tutaj mieszkały bezpiecznie. Ale się pan musiał dużo narażać. No, nie było rady. To były takie czasy, że trzeba było myśleć i narażać się. Żydów miałem więcej. Tutaj robiłem to z sympatii, ale też z obowiązku. Polaka, katolika, obywatela Polski. Ja to byłem tak wychowany, że to był mój obowiązek. Jak mogłem ratować, to ratowałem. Tak samo wejście do getta. Do getta wchodziłem tak samo. Przecież nie musiałem. Nie musiałem. A ponieważ miałem znajomych tam, Żydów, którzy byli w getcie, to też narażając życie, wchodziłem do getta nielegalnie. Bo też chciał pan pomóc. No pomagałem im. Wspomagałem ich. Trzeba być niezwykle odważnym, żeby móc tak balansować na granicy życia i śmierci. Miał kontakty z AK, wjeżdżał do getta, wjeżdżał później z meldunkami, sprawdzał sytuację w getcie. Przecież tam nabawił się tyfusu. Wyjeżdżał również z tymi meldunkami. Naniesienie pomocy w getcie, wielki wyczyn również, bo można było z niego nie wrócić. Olbrzymie narażenie. Ja to robiłem w ten sposób, że miałem przykupionego motorniczego i dwóch policjantów, którzy pilnowali w trakcie jazdy przez getto w miejscu, w którym ja chciałem. Oni się zatrzymywali, ja wysiadałem, zakładałem gwiazdę i tam chodziłem i z porucznikiem takim Podolskim, z Tomaszewskim. Oni korzystali z tego mojego przejścia. No, całe szczęście, że nigdy nie trafiliśmy na gestapo, na policjanta żydowskiego. Tylko tyle, że się zaraziłem tyfusem i ciężko bardzo przeżyłem. Okropnie. Zwrócił się do mnie również kupiec, który przed wojną handlował z majątkiem i z fabryką, pan Węgrow. I jak getto w Rawie Mazowieckiej zamknęli, udało mu się ze mną skontaktować i prosił, żebym ja wziął do fabryki 40 młodych Żydów. Więc zwróciłem się do dyrektora Arbeitsamtu, pana Millera i powiedział, że może zgodzić się na 30 osób. Co dwa tygodnie musi być potwierdzenie nadalej, że za tych Żydów będę odpowiedzialny ja. Zgodziłem się. Ale za każdym razem, bo jak ja jechałem po stempel, to ich zwalniałem z pracy i oni mieli obserwować szosy, czy nie jedzie samochód. I jak ja wracałem, to oni do pracy wracali, bo już było legalnie dalej. Tak trwało rok i 3 miesiące.
I właśnie tego ostatniego razu zadzwoniłem do Millera, a sekretarka powiedziała, że pana Millera nie ma. A pan musi mieć, bo bez stempla nie może pan. Zebrałem towarzystwo, powiedziałem, słuchajcie, tutaj sprawa jest niewyjaśniona, trzeba bardziej uważać. Mnie wystawcie czujki na drogi dojazdowe, czy żeby były pod obserwacją, w razie czego się chowajcie. No ja wyjechałem do Rawy Mazowieckiej, a po nich wyjechał samochód. Ci, którzy posłuchali, to ocaleli, ci, którzy nie posłuchali, nie ocaleli. Wystąpienie Ireny do Instytutu w Yad Vashem o przyznanie jemu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata i odznaczenie go tym medalem jest ukoronowaniem tamtych jego trudów w tamtych czasach, tego, że uratował kilkadziesiąt osób. Ja mogę powiedzieć, że jestem spełniony, zadowolony z mojego przejścia przez życie i w okresie okupacyjnym i pookupacyjnym. Jestem po prostu człowiek, spełnił swoje ludzkie zadanie. Aż człowiek sobie usiądzie i sobie rozmaite fragmenty życia sobie analizuje, czy ja to dobrze zrobiłem, czy ja to źle zrobiłem, czy mogłem inaczej zrobić. Mam poczucie wewnętrznego spokoju, że nie zepsułem tego życia, tylko mam się sam przed sobą nawet z czego pochwalić.